takich busików troszkę. Z tych stóp to zjeżdżało, krótsze, dłuższe, mniejsze, większe, ogromne. Pierdzioszek. Ja tu przeskakuję do D4, D4. Idziemy zapytać, czy czarny jest do sprzedania, czy raczej pararapapaj. Czy raczej sprzedany już, chociaż jak tak stoi z tyłu, to musiał wjechać tylnym transportem, tylnym wjazdem, dlatego stoi zaparkowany z tyłu, a ten to jest 1.5, dobra, to już pytałem. A 200 limu, XC60 pojechało stąd, dlatego Ali przejeżdżał z Kodą, żeby było miejsce na wyjazd. A piąteczka nowa przywieziona. Alik mówi 25 tysięcy euro. O, w SC. 25-19 rok, tak? O kurde. 19 rok, 25 euro. 3 strefy klima. Martwego pola nie ma. Ładne koło. Ale już w nowym wydechowaniu. Panoramka raczej nie ma co szukać. A obok stoi A6. Za 28 tysięcy euro. Na radarach raczej bez quattro, bo fajne sztuki takie obok siebie spotkać. Ty plus opal. Ali gada, że ta ma 163 konie mocy. Nie jest to 204, jak wszyscy byśmy chcieli, ale 28 tysięcy euro. Przebieg ma 167 tysięcy chyba. Bez wypala. Się nadziałem na drut kolczasty. Ja pierdzielę, jaka okolica. Się nadziałem na kolczasty. Też fajny jest skubany. Też fajny. Niestety wszystko sprzedane z tego konta. 1.5. Tam to też 1.5, które są sprzedane. Ja cały czas poluję na dwulitrówkę i nie mogę dopolować. To się wszystko zmieni niebawem, jak... Ten tu stał ostatnio, bo pogięty. Nie jest tani, ale nie jest tani, bo ma mały przebieg. Ten wolwiacz. Dobra. Patrzymy dalej, szukamy dalej, oglądamy sobie. Piękny, też piękny. Pytanie, co byś wybrał mając pieniądz? Volvo, jak sądzę, jest tańszy. No ale są fani i fani. Moi drodzy fani. Dwa litry w diesel, ale troszkę goły. Dlatego się nie sprzedaje już ze 3 tygodnie. Chociaż nie jest tani. Samochodów dzisiaj tu jest kilka setek nowych. Pewnie z tysiąc więcej niż było tydzień temu. A tu już byłem w piątek ostatnio. Dzisiaj mamy co mamy? Kuźwa, w ogóle się. Na pewno jest około końcówki października ten czas. Pogoda mocno łaskawa. No i cieszmy się tym wszystkim. Pijam trochę na szanownego. Pod kątem stoi, bo chyba się na nas depróbną. Golfik czerwony. Ładny kolor, świeży taki. 18, 19, co my tu mamy? 19. To nikt nie pytać, tylko z ciekawości zerknąłem. Nikt was nie pyta. GT. Dokumenty mówią, że 1.5, a i manualna to tym bardziej nie chcemy. Dzisiaj jest jakaś plaga walniętych szyb w ładnych autach.
naprawdę fajnych autach. Pornorama. Idę rzucę okiem, czy tam to Audi ktoś się znalazł. O, brązowe, ciekawe. D4-190 w napędach, cholera. Teraz zrobię foto i to tylko to Audi jeszcze idę ogarnąć. A co to tu takie malutkie, zgrabniutkie? Piękniutkie. To już wszystko wiemy, jest to 19 rok tego XC40, przebiegu 190 tysięcy. W R-designie, w napędach 4x4. Brąz, żeby was nie zmyliło, że jakiś zielony. Fajna czeko. Parktroniki przód, tył. Taki kolorek. 21 euro, kurde, za... No bo R-ka i napędy, no niestety. Niestety to... Tak się musi potem wszystko kleić. Inscription jeszcze, nie air design. To przepraszam. Inscription. Tyle tych aut, że ja się gubię czasami. 21 euro za inscription. Erka miałaby czarny. No to ma czarny podsufit. Inscription też w takim razie ma, dlatego to mnie zmyliło. No i tyle. Przejdźmy jeszcze wokół tego placyku. Raz, spokojnie. Ktoś pytał o te Fordy. To są Pumy czy te inne jakieś wynalazki? Jak to pytał, to nawet nie wiem. Kuga, nie Puma, właśnie. Puma jest mniejsza. Szanowni Państwo, bardzo mocno polecam sprawdzanie kupowanych, używanych samochodów w systemie Car Vertical. Wiem z doświadczenia, co mówię, bo często, a przykładów jest na to sporo, ludzie sprawdzają z ciekawości swojej zwykłej ten raport dopiero po zakupie, a zobaczmy, co tam się wydarzyło i wtedy jest dopiero płacz i zgrzytanie zębów. Warto sprawdzić przed zakupem, przed wręczeniem gotówki sprzedawcy. Pozdrawiam serdecznie, pan Romek. Czołem, cześć, pozdro 600.